Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kota, czyli święto wszystkich kociaków. Nasze kociaki są naprawdę są szczęśliwe, są zadowolone, zaopiekowane. Zresztą nawet widać po nich, czy nie trzeba tego przedstawiać, czy na przykład nie trzeba tego mówić, bo po prostu tak one wyglądają. Ostatnio naszą historią, która jest, no to akurat zamiast jednego trafiły nam się cztery, ale to były nasze pierwsze koty z interwencji, które udało nam się wyłapać od dzikiej kotki. No i mieszkały sobie tutaj taka śliczna, mała czwóreczka kociaków. One miały gdzieś około 3-4 tygodni. No i później żeśmy im szukali domku. Zostały zaszczepione, zaczipowane, odrobaczone, przede wszystkim wychowane przez nas na wspaniałe, cudowne koty miziaste i zabawowe. No i znalazły domki. My jako kociakawiarnie jesteśmy stałym domem tymczasowym w naszym opolskim schronisku i cały czas z nimi współpracujemy. Też pomagamy, no i zawsze bierzemy jakiegoś kotka do adopcji, któremu znajdujemy domek. Znajduje domek, przychodzi następny. Cały czas pomagamy, ponieważ i uczestniczymy w dniach otwartych na schronisko i w zbiórkach uczestniczymy, różnego rodzaju akcje charytatywne. No i przede wszystkim pomagamy też w adopcjach, i czy to osobiście, czy to też wirtualnie poprzez udostępnianie ogłoszeń na grupach, no, w mediach społecznościowych. Jedna z pracownic tutaj jest wolontariuszką. Od tego się zaczęła taka dosyć pełna współpraca ze schroniskiem. Kot to nie jest zabawka. To jest żywe zwierzę, nie na chwilkę, tylko to jest na lata, ponieważ koty naprawdę potrafią i długo żyć. I to nie jest tylko i wyłącznie zabawa i przyjemność, ale też jest obowiązek, weterynarz, karma, no i dbanie przede wszystkim o takie zwierzę. Ten klient czy ten człowiek może przyjść, poznać tego kota, zobaczyć. I tak jak to zawsze mówię, to kot sobie wybiera właściciela, nie właściciel kota. Jest regulamin, którego trzeba przestrzegać. Przede wszystkim, o co też prosimy, i ja zawsze to tłumaczę, to koty są tutaj mieszkańcami, one tu mieszkają, one się mają dobrze czuć. I najważniejsze, kot to nie jest zabawka. Ono nie ma kluczyka, ono nie ma bateryjek. Jak ono nie chce, to ono tego nie robi. My zawsze to prosimy, tak jak też nieraz też tłumaczę, to, że ja nie winię dzieci, tylko po prostu rodziców. Za niewiedzę i chcemy też to pomagać i propagować. No zobaczymy. Jak bierzemy nasze koty, które szukają domku, staramy się brać najbardziej newralgicznego kotka ze schroniska, żeby mu później znaleźć domek. Te domki, które są, przychodzą, to są bardzo odpowiedzialne osoby. Zresztą to nawet widać po tym, bo to można poznać po takiej osobie, czy się nadaje, żeby mieć tego kotka, czy nie.